Dinozaury paradoksalnie mają z nami trochę wspólnego. Mianowicie, podobnie jak ludzie, pierwsze dinozaury były zwierzętami dwunożnymi. I co ciekawe, osiągnęły tą dwunożność w bardzo podobny sposób. Ich główka kości udowej zakrzywia się do środka, wchodząc w panewkę biodrową, zupełnie jak u ludzi. I jest to oczywiście przystosowanie do tego, by skuteczniej dźwigać swój ciężar ciała na swoich kończynach, by tracić mniej energii. Jeżeli te kończyny są podciągnięte pod tułów, zwierzę może skuteczniej chodzić, zwłaszcza takie duże zwierzę jak dinozaur czy człowiek, w ten sposób traci mniej energii przy takim dwunożnym poruszaniu się. Do tej pory nie było wiadomo, w jaki sposób dinozaury to zgięcie kości udowej osiągnęły. Były jakieś hipotezy oczywiście, ale brakowało nam ogniw przejściowych, może nawet inaczej, te ogniwa przejściowe, które mieliśmy, nie do końca do tego obrazu pasowały. Badania naszej grupy, skupione na pradinozaurze znalezionym na terenie Polski o nazwie Silesaurus, pokazały, że droga do osiągnięcia tej dwunożności była bardzo skomplikowana. Bardziej skomplikowana niż nam się wydawało do tej pory. Do tej pory nam się wydawało, że już na etapie pradinozaurów ta dwunożność istniała, tylko była właśnie taka mniej doskonała. Natomiast nasze badania pokazały, że ci bezpośredni przodkowie dinozaurów byli jednak wciąż zwierzętami czworonożnymi i ta dwunożność pojawiła się razem z pojawieniem się dinozaurów. Czyli jest to cecha wyłącznie dinozaurów. Powstała w ten sposób, że najpierw kończyny podciągnęły się pod tułów, następnie kończyny tylne stały się główną, prawie wyłączną siłą napędową zwierzęcia i dopiero później te kończyny przednie, które były bardzo długie, ale bardzo cienkie, oderwały się od ziemi. Przodkowie dinozaurów chodzili trochę na zasadzie takiego Nordic walking. Czyli mamy takiego chodziarza, który ma takie kijki narciarskie przed sobą i w ten sposób pomaga swojemu kręgosłupowi. Łatwiej mu jest prowadzić taki długotrwały wysiłek, długotrwały spacer. Podobnie to wyglądało u pradinozaurów. One też nie miały kijków, ale miały kończyny przednie w kształcie takich właśnie długich, prostych kijków, które by się prawdopodobnie jeszcze odpychały, chodząc na czterech kończynach, ale w gruncie rzeczy ten napęd stanowiły kończyny tylne. I w którymś momencie one stały się na tyle silne, że już odpychanie się za pomocą tych kijków z przodu nie było już im potrzebne.